Hejka wszystkim, tutaj Arabella z Silent Water, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś, tak jak obiecałam już parę odcinków temu, w końcu oglądamy już oficjalny spoiler Nowych Koni Holenderskich, które już wchodzą do SSO za dwa dni. Za dwa dni już będziemy mogli przemierzyć na nich Jorvik, także jeżeli jesteście zainteresowani dzisiejszym odcinkiem, to koniecznie was zapraszam do obejrzenia do końca. Zanim sobie jeszcze konkretnie do odcinka przejdziemy, chciałabym was zaprosić do opisu, gdzie znajduje się link do mojego Linktree, a tam bardzo dużo przydatnych linków, m.in. link do mojego TikToka, Instagrama, czy do dołączenia na mój serwer na Discordzie Arabelki. Druga sprawa jest taka, że również w opisie znajduje się link do tego filmu, który dzisiaj sobie obejrzymy. Pochodzi on z oficjalnego kanału na YouTubie Star Stable. I to jest już taka oficjalna zapowiedź tych koni holenderskich, bo oglądaliśmy już spoiler z kanału Secretions, gdzie jak wiadomo to są takie przypuszczenia, ale nie wszystko jest takie na 100%. Natomiast to co dzisiaj zobaczymy to już jest na 100%. Po prostu to jak będą te konie wyglądały. Mi się osobiście te konie podobały bardzo na spoilerze z Secretions. Nie oglądałam jeszcze tego spoilera od SSO. Właśnie zrobię to z wami pierwszy raz, no i będziecie mogli zobaczyć taką moją 100% realistyczną pierwszą reakcję. Zacznijmy oglądać. Okej, zaczyna się spokojnie. Ale piękny, wow! I tamte dwa też. Bo z tego co kojarzę, to mają być takie typowe konie. Ej, ale ten zestaw jest piękny. Mają być to takie typowe konie ujeżdżeniowe. O! Wydłużony kłus. Wow. I ten piaf. Tak, to mają być takie typowo konie ujeżdżeniowe, z tego właśnie co widziałam, ale widzimy także, że nie muszą być, bo możemy je użytkować w inny sposób. Tam był też pokazany western, czy też właśnie skoki. A tutaj już spokojnie sobie na pastwisku stoją. Tak, kochani, czy to się czymś różni od tego, co oglądaliśmy na kanale Secretions? Wydaje mi się, że nie bardzo, ale swojego zdania nie zmieniam i osobiście bardzo czekam na te konie. Wydaje mi się, że to chyba będą moje ulubione konie w SSO, bo naprawdę są przepiękne, mega mi się podobają i po prostu no czekam na to, co nadejdzie w środę. I co, dajcie znać, jak wam się podobają te konie. Ja czuję, że zbankrutuję w środę, nie wiem jak wy. W każdym razie dajcie znać w komentarzach i do usłyszenia. Cześć! We'll be right back.